jesteśmy w kościele parafialnym w Wisznicach, gdzie wieczorem odbywa się koncert muzyki organowej i śpiewu wokalnego. Bardzo się cieszę, że możemy w tym pięknym wydarzeniu uczestniczyć. Dziękuję też za przybycie, za przeprowadzenie transmisji. Mamy w naszej parafii wyremontowane, myślę, że dosyć dobre organy, 28-głosowe. Pomyślałem, żeby udostępnić ludziom ich piękno poprzez organizację tego koncertu. I dziś właśnie bardzo się cieszę, że udało nam się go sfinalizować, że możemy w tym duchowym przeżyciu w naszym kościele uczestniczyć. Wielu przypuszczam, że również tych duchowych oświadczeń muzyki organowej, jego, ich piękna, ich dostojności może doświadczyć. Gościmy artystów młodych, państwa Rzewuskich, Mateusza Rzewuskiego, jego żonę Angelikę. Pan Mateusz pochodzi z Łukowa, odbył gruntowne już mimo młodego wieku studia muzyczne i myślę, że jego piękne, jego umiejętności możemy dziś podziwiać. Bardzo się cieszymy, a jego żona uczy się śpiewu wokalnego. Towarzyszy również w tych pięknych koncertach, nie tylko w naszej nawet ojczyźnie, ale również poza granicami. Nasi artyści występowali już wielokrotnie. Przypuszczam, że również dostarczy wielu pięknych, duchowych przeżyć, tak jak i my dzisiaj możemy tego doświadczyć. Że klasa instrumentu chyba, jego stan chyba na to pozwala i być może sfinalizujemy jakieś dalsze koncerty, żeby się w naszym kościele parafialnym mogły odbywać. W tym roku jest to po raz pierwszy. Przez dwa poprzednie lata taki jeden pojedynczy koncert się odbył. Mam nadzieję, że na tym nie poprzestanie.